Życie jest piękne. Na kanale znajdziesz piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale zatytułowanym ZJPTV. Zobaczcie tu dżunglę w Polsce, prawdziwa dżungla. Tam jest jeden tubylec, on jest właśnie, ten tubylec to jest, o widzicie, Machu Picchu. On się tutaj znalazł i zobaczcie, jakieś tańce wykonuje. Ten tubylec, zrobię wam zbliżenie na tego tubylca za chwilę. Zobaczcie tego tubylca. I modli się o deszcz, gdyż jest susza w Polsce, w naszej polskiej dżungli, on się modli i tańczy, zobaczcie, o, modli się, to jest właśnie tubylec, który modli się o deszcz w dżungli i to jest tubylec i ma taki wielki brzuch, ma taki wielki brzuch. I w ogóle, to jest takie, takie tubylce są właśnie w takich dżunglach, jak tutaj ta polska dżungla. Coś ma w ręku, nie wiem, telefon komórkowy znalazł, no w sumie tak, chyba tak. No to są już cywilizowani tubylcy, jednak w tych czasach to już każdy tubylec, dziki człowiek ma po prostu telefon i dostęp do cywilizacji, ale dżungla jest naprawdę przepiękna, zobaczcie. Idziemy sobie tu, patrzymy, same krzaczory wszędzie, tam na dole sobie rzeczka płynie, tu niestety tej rzeczki stąd nie widać. O, i dżungla, normalnie wszędzie są krzaczory. I tu idzie tubylec, o, to jest tubylec z tym, z Machu. Dzień dobry panu. To jest tubylec, który mówi po polsku. O, tak, to jest ten tubylec. Tu. Ja tam wyszedłem tam z ziemianki i pan mi tutaj zakłóca spokój. A czy wszystkie tubylce mają takie brzuchy wielkie? No takie ten trochę, no bo my się żywimy tym owocami leśnymi, rybami, które złowimy tam. Nad rzeczką. Odpodal krzaczka. Tak. I z krzaczków ten są jeżyny, jagody i co tam jeszcze? Grzybki potem pod halucynogenne, widać po panu, no tak? Właśnie. I no, tu. Poczekaj. Dziękuję. Tak, o, podziękował. To jest właśnie tubylec. Jest bardzo miły. Prawdopodobnie zaprosi nas na obiad z grzybów halucynogennych. Tam na dole jakieś kwiatki rosną sobie. I to jest właśnie taka dżungla w Polsce, prawdziwa dżungla w Polsce, zobaczcie. O, tutaj widać ślady bytności, cywilizacji. Także, o, właśnie ta butelka. Idziemy dalej. To jest właśnie nasza dżungla, prawdziwa dżungla w Polsce. Tak, to jest nasze takie nagranie na dowód, że dżungle w Polsce istnieją. Dobra, kończę ten filmik, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i do udostępniania naszej dżungli. O, tam jakieś bagna, zrobię wam zbliżenie, momencik. O, tam jest taka woda. No i kończymy ten filmik. O, tu tubylec idzie. Tak, pozdrawiam. Oprowadza wycieczkę. Ja idę do swojej ziemianki, bo pan mnie obudził i no niestety, no przykro mi bardzo, no. Pan mnie obudził. Panie, niech się pan nie śmieje. Panie, wycieczka panu spindala. Lepiej pan iść, bo się zgubią. No tutaj oprowadzam po tych lasach, bo tutaj znam te lasy mniej więcej. Także tam gdzieś tam w tym kierunku, tam gdzieś moja ziemianka, no gdzieś tam jest. No. A teraz pan kieruje się do szpitala, tak? No gdzieś tam. Tam koło szpitala gdzieś tego jest moja ziemianka. Szpital polowy, nie? Gdzieś tam jest, nie, ja mam ziemiankę koło szpitala gdzieś. Aha. No, nie mogę pokazać, nie mogę powiedzieć lokalizacji, bo potem jak w razie czegoś, wojny czy czegoś, to mnie wszyscy będą wiedzieć. Aha. I mnie znajdą i przyjdą mi wszystkie zapasy wyżrą. Tak, ale bardzo dobrze pan mówi po polsku. Gdzie pan się tak nauczył dobrze polskiego? No.
No nie wiem, no chyba w Polsce, nie? Chyba w Polsce, no i tym akcentem... Chyba tym akcentem żegnam pana. Broda ten wszystko ma. Żegnam pana i idę dalej, bo tam oprowadzam turystów w międzyczasie tutaj. No właśnie, ale turyści już się zgubili, którzy tam poszli. Za chwilę dołączę do waszej wycieczki i... Także... Bye bye. Ja idę turystów oprowadzać. Ja już się... Nie zabłądzili. Tak jest, ja się pożegnam już z widzami. Tutaj zobaczcie, nasza dżungla, bardzo łatwo zabłądzić. Jest naprawdę dużo ścieżek krętych i zakrętów. Można się utopić w bagnie. Ale ja kończę ten filmik. Zapraszam was do naszej dżungli. Subskrypcji i lajkowania filmiku o naszej dżungli. Znaczy całego kanału. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, cześć.